Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Byku, a to 32 odcinek z World of Tanks. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym się skupić na czołgu M24 Chaffee Sport. Jest to prezencik od Wargamingu, który dostaliśmy no, specjalnie po to, żeby się móc pościgać. Generalnie, wiadomo, jego główna zaleta polega na tym, że ma 1000-konny silnik i waży tylko zaledwie 10,3 tony. Także słuchajcie, no po prostu taka czołgowa wyścigówka. Wargaming sobie wymyślił, że przywróci jedną z map, bodajże Port ona się nazywa. Odpowiednio ją zmodyfikuje po prostu właśnie, żeby można się było pościgać. Jest to wyścig dosyć specyficzny, to trzeba na pewno przyznać. No i w ogóle co tu mamy w opisie tego czołgu? Aby przeprowadzać zawody pancerniaków właściwie, Dowództwo Sił Pancernych zleciło produkcję kilku pojazdów na bazie czołgu M24 rozwijane z wykorzystaniem hartowanych części i składowych pojazdów, które odznaczają się zwiększoną prędkością i cechami dynamiki. Nowy czołg nazwano M24 Chaffee Sport i wysłano go na intensywne próby poligonowe. Te próby mamy przeprowadzać my, jakby, w teorii. W ogóle bardzo fajna misja była związana z tym czołgiem, ja już ją sobie tutaj wykonałem. Ona polegała na maratonie. Trzeba było wygrać 50 takich bitew. Jak tu widzicie, nagrody były bardzo zacne. Stąd musiałem ją praktycznie skończyć. No tutaj też warto zaznaczyć, że dużo bardziej opłaca się walczyć w plutonie tutaj w te bitwy grać, bo tak naprawdę trzykrotnie większy zysk mamy. Bo to nie tylko ta misja zwykła, zwycięski sprint się robi, ale również sztafeta wtedy, także no, mamy tych nagród ile wleży. Z tego co wiem, załoga nam zostanie, bo oczywiście ten czołg zostanie usunięty tam bodajże 13 czy 14, no nieważne, w każdym razie załoga z tego co wiem zostanie w naszych garażach, natomiast czołg zostanie usunięty i tak to będzie wyglądało. Miejsce chyba w garażu też po niej nie zostanie. Ale dobra. Słuchajcie, tak pokrótce jeszcze tylko o pancerzu szybciutko. Ogółem z przodu i z tyłu jest totalnym masłem. Tutaj wszystko wejdzie. Także jak któryś z pancerników będzie chciał po prostu sobie z wami pojedynek jeden na jeden zrobić, to warto ustawić się do niego bokiem. Tak, bokiem, ponieważ tutaj jest 13 mm pancerza, a tutaj z przodu jest 25 tu u góry. Natomiast z tyłu jest trochę mniej, bodajże tam 19, także po prostu ruszać się do przodu, do tyłu i po prostu większość strzałów po prostu się odbije. Natomiast jakby przeciwnik trafił gdzieś tu w gąski, to naprawdę już w ogóle pancerz tam typu 50, bo to działa, ma penetrację średnią 25. No i 50 na goldzie, stąd właśnie widzicie mam 20 pocisków goldowych, bo po wyścigu musimy jeszcze przejąć bazę przeciwnika. I jakby wtedy gold zapewnia przewagę, bo strasznie szybko się te punkciki przejęcia bazy nabijają. No dobra, słuchajcie, zaczynamy. Bitwa losowa, nie wiem jak to pójdzie, okaże się w praniu. Mam nadzieję, że mnie wczyta jakoś bez większych kurczę opóźnień, bo no tutaj jednak liczy się ta prędkość. W ogóle jeśli chodzi o taktykę, o dziwo okazuje się, że najczęściej działa zwykła taktyka po prostu heja do przodu i bez żadnych ogródek, tak? Naprawdę, skomplikowane taktyki tutaj jakoś średnio się sprawdzają. Po prostu zwykle ten, kto pierwszy do tej mety dotrze, no ma pewną przewagę. Jak wie gdzie się ukryć, to po prostu przejmuje tę bazę i cały wyścig jest wygrany. No, tylko tak mnie coś nie chce wczytać, no. Druga gro, dawaj. Tak, wyścig już się zaczął. Jestem oczywiście w tyle, ale dobra, do nadrobienia. Właśnie, tutaj też bardzo się przydaje auto-aim, jak widzicie. Wystarczy tylko sobie zablokować cel i no, zostawić całą robotę celowniczemu tak naprawdę. Oczywiście ciężko tutaj przez te bariery trafić. No ale nie jest to niemożliwe. Naprawdę całkiem sporo strzałów wchodzi, także nie ma tu problemu. Ja się postaram tutaj nadrobić stracony czas. Niestety gra mnie postanowiła strollować, ale jakoś to w pewnym sensie często spotykana rzecz.
A, przy okazji, na trasie są pewne przeskoki, gdzie można sobie hopsnąć na tor przeciwnika i mu po prostu plecki robić ładne. Obijać go ile wlezie. Tutaj w ogóle każdy punkcik doświadczenia, znaczy nie doświadczenia, zdrowia się liczy. Ponieważ, no wiadomo, im więcej punktów zdrowia jest w bazie, tym szybciej po prostu zdobywa się punkty przejęcia tej bazy, także no. Jest tutaj, ma to znaczenie. Przy okazji, najwięcej obrażeń zadaje się tak naprawdę taranując przeciwnika. Stąd właśnie na załodze ustawiłem sobie kontrolowane uderzenie, natomiast zamontowałem na czołgu też osłonę przeciwodomkową, żeby po prostu zredukować te obrażenia od taranowania i otrzymywane w sensie, a te zadawane zwiększyć i naprawdę to strasznie się opłaca. W ogóle myślałem też nad inną techniką i ona rzeczywiście czasem się sprawdza. Chodzi mi tu o to, żeby powiedzmy dwóch rushowało na bazę, jak najszybciej próbowało do niej dojechać, natomiast jeden z drużyny po prostu postanowił być takim wrzodem na tyłku dla przeciwnika i po prostu no, jak najbardziej starał się go uszkodzić, zatrzymać, powstrzymać i tak dalej. Natomiast bardzo ciężko to wykonać i tak naprawdę no, ten ostatni z wymienionych powinien przeskoczyć na tor przeciwnika, natomiast rzadko kiedy się to udaje, to no, ja tego już nawet nie próbuję. Wielokrotnie już mi się to nie udało i po prostu no, tak naprawdę praktycznie połowę trasy człowiek miał do przejechania więcej. Także no. Słabo wróżę temu wyścigowi niestety. Bo jednak przeciwnik dojedzie pierwszy, jeżeli nie uda się go zdekapować, to będzie słabo. Ja sobie tutaj zmienię już na goldowe pociski, bo no jednak... Jednak mówię, cienko to widzę. Ale przeciwnik chyba nie do końca wie co robić. O dziwo. Zamiast się schować, on postanowił po prostu sobie pojeździć dookoła. A widzicie jakie obrażenia? Tutaj na pojedynczy pocisk się dodaje około 50 damage'a, natomiast jakby taranując, no jest to wynik dużo, dużo konkretniejszy. Czołgi mają po 1000 HP, także na parę strzałów mogą przyjąć. Natomiast no właśnie trzeba się liczyć z tym, że... Okej, dwóch ubitych, trzeci jedzie. Trzeci się schował w ogóle. No myślę, że piękna bitwa. Tutaj... GGWP na czacie. Jasne, czemu nie, jak się wygrało, to jak najbardziej. No i co, myślę, że sobie jeszcze jeden wyścig pojadę, żebyście mogli to zobaczyć. Może uda mi się przegrać, tak dla odmiany. Słuchajcie, ogółem za samą bitwę nie dostajemy nic, ale jeżeli uda się ją wygrać, no to jakby w ramach wykonania misji dostajemy 5000 kredytów, 1000 doświadczenia, ale tak naprawdę wiadomo, że wszystko idzie na załogę. O, tutaj sobie mogę coś przydzielić. Co by tu przydzielić? Ciekawe, ciekawe. Czy ja tutaj... A, tak, Braterstwo Broni sobie tutaj wziąłem, więc jak najbardziej, proszę bardzo. Miło, że się udało. No i co? Powiedzmy jeszcze raz. Też w ogóle mam taki, no, zagwozdkę taką, bo nie mam dostatecznie dużo miejsca dla tej załogi w moich koszarach. Ciekaw jestem, czy właśnie ona cała aby przejdzie. Czy powiedzmy, nie wiem, tylu czołgistów, ilu moje koszary pomieszczą dostane, a reszta nie wiem w jaki sposób wyparuje. No ale to już tam nie ode mnie zależy, to się okaże. W ogóle ładny kamuflaż dali na tych czołgach w sumie. Fajnie, ta muzyczka taka w tle. Uważam, że to bardzo fajny pomysł, no tylko ten glitch graficzny mogliby tu zlikwidować. On mnie strasznie męczy, widzicie to? Te tory tutaj po lewej? Kurczę, na samym starcie i to jeszcze człowiek się musi na to patrzeć przez 30 sekund, masakra. Dobra, przeciwnicy są trochę z tyłu. Wbrew pozorom, bycie z tyłu tutaj nie jest aż tak złe. Bo właśnie, jak widzicie, no obrywam po tyłku, co nie? Właśnie oni mają tę przewagę, że oni mnie widzą, ja ich nie bardzo. Oczywiście się staram ich uszkodzić również, ale no nie jest to łatwe. No postarajmy się po prostu wyprzedzić ich na tyle, żeby nie za bardzo mogli mi zrobić krzywdę. To jest pewien plan. Uważam, że to fajny pomysł Wargamingu, no taki przełamywacz rutyny.
tak jak na przykład do piłki nożnej, innego właśnie takiego wymysłu, który był wcześniej, z którego odcinek jest, zresztą u mnie na kanale. Byłem nastawiony bardzo tak sceptycznie, negatywnie wręcz. Natomiast jak się okazało, później bardzo przyjemnie się grało. Także... kurczę... Niepotrzebnie hejtowałem jakby na początku. Fajne emocje to wszystko budziło, a wyścigi, no cóż. Powiem tak, póki jakby no człowiek nie zacznie robić tej misji na Hama, że tam 50 zwycięstw pod rząd, znaczy nie pod rząd, po prostu 50 zwycięstw, to one naprawdę cieszą. Natomiast jak się posiedzi przy tym dłużej niż godzinkę, to już to nudzi w pewnym sensie, no bo wiadomo, jedna mapa, jedna trasa i ciągle właściwie dzieje się to samo, także no z tym się trzeba liczyć po prostu. Natomiast... A, oczywiście no wszystko jest postawione na taki, o, widzicie, na jak najwięcej jakichś tam fajerwerków. Coś niesamowitego, jeśli chodzi o te wybuchy, no... Także, no, jest na co popatrzeć. Dobra, wygląda to bardzo zacnie. Generalnie prawdopodobnie wygramy, no bo mamy olbrzymią przewagę dystansową. Także pewnie zdążymy zająć bazę, zanim oni zdążą dojechać. Najprościej na świecie. Szkoda, że więcej na Plutonie nie pograłem, ale no jakoś ciężko się było nam zmówić tam z Jerem i z Royem na to plutoniaste granie w te wyścigi, no ale rzeczywiście przyznam, dużo przyjemniej się grało w Plutonie. Jeszcze większe emocje, jeszcze większe korzyści. Także super sprawa, bardzo polecam, natomiast ja zagrałem tam ze 3 bitwy, niestety tylko. Zdarza się, słuchajcie. Dobra, tutaj jeszcze wam tylko pokażę świetne miejsce, w którym można się ukryć. Naprawdę za tą górką to praktycznie no, jesteśmy nietykalni przez jakiś czas. Zwykle przez czas wystarczający do po prostu wygrania wyścigu. No jak widzicie, skapowaliśmy bazę. W ogóle dla mnie było wielkim zaskoczeniem, że na końcu jest baza, którą trzeba przejąć jeszcze. To było coś w ogóle... Pierwsze doświadczenie to było takie wow, ja to jeszcze mam bazę przejmować. To było no coś niesamowitego. Jak, akurat tak się złożyło, że wszyscy dotarli niemal jednocześnie i takie było totalnie... Każdy jeździł w kółko, celował, będę tylko zerować pozostałych, no... Fajne to było, natomiast teraz jakoś rzadziej się spotyka coś tego typu wyścigi. No najczęściej teraz jest tak, że któraś z drużyn dojeżdża pierwsza i po prostu jest tak, no, zwykłe kapowanie statyczne. No w każdym razie, słuchajcie, widzieliście jak to wszystko działa. Myślę, że jest to coś bardzo fajnego. Polecam, tym bardziej, że no, za chwilę oni to kasują. No i co, słuchajcie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Dzięki za uwagę, trzymajcie się zdrowo, hej.